Szkoła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice. Dobry wieczór Państwu. Szkoła bardzo wieczorowa w Polskim Radiu Katowice. A obok mnie dziś Krzysztof Korwin-Piotrowski, dziennikarz, scenarzysta, reżyser. Ale dziś nie będziemy mówić o twórczości Krzysztofa Piotrowskiego, tylko będziemy mówić o człowieku, z którym on zetknął się kilka lat temu i o którym nakręcił bardzo dobry film Gliwickie lata Tadeusza Różewicza. Czyli mówić będziemy o poecie, który urodził się w Radomsku i to Radomsko zawsze, czyli to małe miasteczko polskie zawsze było obecne w jego twórczości. Tadeusz Różewicz urodził się 9 października 1921 roku właśnie w Radomsku, a zmarł 24 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu. Między tymi datami kryje się fascynująca historia człowieka, który pokazał w swojej twórczości, kim jest człowiek, kim jest nasze życie i dokąd my powinniśmy zmierzać. Pisał o tym w swoich wierszach, w swoich dramatach i też pokazywał w filmach, które powstawały wspólnie z jego bratem Stanisławem Różewiczem. Krzysztof Korwin-Piotrowski, teraz do ciebie należy te kilkadziesiąt minut. Przypomnij sylwetkę Tadeusza Różewicza. Tadeusz Różewicz, który urodził się w Radomsku, rzeczywiście w małym miasteczku, takim prowincjonalnym. Nie wiem, czy jeżeli ktoś z Państwa był w Radomsku, to wie, gdzie są tam poszczególne miejsca najważniejsze. Jest taki specjalny plac, skwer przy kościele, gdzie gromadzą się mieszkańcy. I co jest charakterystyczne? Do dziś jest taka właśnie atmosfera nietypowa, że kiedy się tam przychodzi, kiedy się staje przy fontannie, to wszyscy mnie obserwują. To znaczy ja miałem takie wrażenie i to jest coś w tym, tak, że w małych miasteczkach tak po prostu jest. I Różewicz wyrósł w takiej bardzo charakterystycznej właściwie dla tak zwanej prowincji tradycji. W tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, mimo że jego matka Stefania była Żydówką, ale została przechrzczona i stała się żarliwą katoliczką. Zresztą wiemy, jak traktowano po wojnie w różnych okresach historii naszego kraju Żydów. Więc przed wojną zresztą też. Tak, a przed wojną to oczywiście w wielu miastach Żydzi, tak jak ja pochodzę z Dębicy, no to tam Żydzi stanowili więcej niż 50% populacji i w Radomsku było podobnie. W związku z tym przez wiele lat Różewicz ukrywał to i nawet można powiedzieć, że jednym z powodów jego przeprowadzki w 1968 roku z Gliwic do Wrocławia było właśnie to, co się działo też wtedy w Polsce. Prawda? 1968 rok, jak wiemy, był dla Żydów w Polsce bardzo tragiczny. Oni wręcz byli wysyłani za granicę, chciano się ich po prostu pozbyć. Polska władza nie tolerowała ich wtedy. Ale wracając do jego dzieciństwa, to Różewicz wychował się z jednej strony w takiej typowej właśnie tradycji chrześcijańskiej, w takiej dobrej rodzinie, gdzie ojciec pracował, Władysław był urzędnikiem niższego szczebla w sądzie, a jego matka Stefania z Gelbardów po prostu zajmowała się domem i dziećmi. Urodziła 5 synów i Tadeusz Różewicz przez całe swoje dojrzałe życie był zaprzyjaźniony z bratem Stanisławem, z którym tworzyli filmy. Nawet stworzyli, pokazywał mi to Tadeusz, legitymację mi pokazywał w domu, Miczura film. I razem z Filipowiczem również, bo właśnie Tadeusz i Konrad Filipowicz współtworzyli część scenariuszy do filmów Stanisława, ale 4 filmy właśnie stworzyli razem bracia. Czyli Stanisław i Tadeusz. I Tadeusz. W związku z tym ta przyjaźń, ta miłość braterska była niesamowicie silna aż do śmierci Stanisława. Bo jeszcze musimy dodać, że trzeci brat, czyli Janusz, też był poetą, też był artystą. Janusz był też wspaniałym człowiekiem. Był niesamowicie miły, serdeczny, przystojny, dobry i był świetnym poetą, o czym często wspominał Tadeusz.
i on był oficerem AK. I była sytuacja taka, że to właśnie Janusz zachęcił Tadeusza, aby wstąpił do AK. I on przez pół roku był w takiej szkole podchorążych, tajnej oczywiście. No a później już z bronią w ręku przez rok walczył jako akowiec w lasach, w okolicach Częstochowy. To był rok 43 i 44, czyli już no nie początki, tylko wręcz końcówka, bo aż do listopada 44 roku walczył w lasach i tam się ukrywał. I od czasu do czasu tylko odwiedzał matkę, więc to wszystko spowodowało, że tragiczne przeżycia, to wszystko, co zobaczył w czasie wojny, poeta, człowiek niesamowicie wrażliwy, sprawiło, że właściwie do końca życia nie mógł się z tej traumy otrząsnąć i często wpadał w depresję. Wracając jeszcze do dzieciństwa Tadeusza, to jak ja powiedziałem, że był wychowany w tradycji takiej chrześcijańskiej, katolickiej, jego matka prawie codziennie chodziła do kościoła, on w sodalicji mariańskiej działał i pisał do miesięcznika pod znakiem Maryi, pisał wiersze, pisał sonety, pisał oktostychy, czyli takie wiersze ośmiowersowe i właściwie wydawałoby się, że to był taki dobry syn mamusi i do końca życia matki był z nią niesamowicie związany, a tak naprawdę o wiele dłużej, o czym jeszcze myślę powiem w dzisiejszej audycji, dlatego że to było wyjątkowe, duchowe jakieś pokrewieństwo z matką. Do jego śmierci tak naprawdę. Czyli on miał takie pokrewieństwo z mamą, czy wszyscy synowie? On miał wyjątkowe, dlatego że z matką był też po wojnie. Matka mieszkała w tym samym mieszkaniu w Gliwicach, przy ulicy Zygmunta Starego 28, tam gdzie on przebywał z żoną Wiesławą, zresztą co też nietypowe, no to mieszkała tam też teściowa. W 50 roku urodził się jego syn Kamil w Gliwicach, w 53 urodził się syn Jan, który został później poetą, studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim i był trochę takim niespełnionym pisarzem, reżyserem i całe życie właściwie też walczył z tym, że jest w cieniu ojca. I to było tragiczne, a równocześnie Tadeusz chciał mu pomagać i czasami załatwił mu jakąś reżyserię, sztuki, prawda, w jakimś teatrze w Polsce, nawet w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu też, bo przyjaźnił się Tadeusz z Janem Klemensem, byłym dyrektorem Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Jest bardzo trudno mówić o Różewiczu w jednym ciągu takim od urodzenia do śmierci, dlatego że on wymykał się wszelkim kategoriom i Różewicz, jak sam stworzył kartotekę, to ona była symboliczna i ona naznaczyła jakby sposób patrzenia na jego życie i na jego twórczość. Kiedy my idziemy do biblioteki, do czytelni, kiedy na przykład szukamy jeszcze starą metodą, wyciągamy szuflady. I tam są te fiszki. I tam są te właśnie słynne fiszki. To można przyjąć taką kategorię, że należy wręcz o Różewiczu mówić i pisać nie w sposób taki tradycyjny, chronologiczny, ale w sposób, który pokazuje jakby korespondencję różnych rzeczy i korespondencję sztuk u niego bardzo wyraźną i korespondencję jego biografii z jego twórczością, jego spotkań z pisarzami, jego spotkań, ale nie tylko z pisarzami żywymi, ale także z ich twórczością. Bo co było nietypowe u Różewicza, to, że on na przykład przyjaźnił się ze Staffem. I to niektórym osobom wydaje się wręcz dziwne. Jak to Staff, który no był takim przecież wspaniałym reprezentantem poezji, no tradycyjnej, wspaniałej, pięknej. I nagle Staff zafascynował się też Różewiczem do tego stopnia, że pod wpływem jego twórczości nowej, powojennej, Staff zaczął pisać nowe wiersze, nowatorskie wiersze pod koniec swojego życia. Troszkę tak jak Różewicz? Tak. I co jeszcze jest niezwykłe, to kiedy w 57 roku czytamy w Dzienniku Gliwickim: umarła matka, umarł Staff, oboje mnie rozumieli.
Co to oznacza? Różewicz nie pisze o krytykach literatury, pisze o poecie starej daty i pisze o swojej matce. Z którą był bardzo związany. Z którą był tak silnie związany, mieli taką nieprawdopodobną więź duchową i matka go zawsze chroniła. Póki żyła, czuł się ciągle młody, miał poczucie bezpieczeństwa. A kiedy umarła, cały świat się dla niego zawalił po raz kolejny. Co zresztą możemy wyraźnie przeczytać w książce znakomitej Matka odchodzi, która jest pewną oczywiście kompilacją różnych jego utworów z różnych lat jego życia i także nawet są tam teksty jego braci i nawet jego matki, ale Matka odchodzi, która otrzymała literacką nagrodę Nike w 2000 roku, jest takim przykładem tego, o czym mówimy, też w pewnym sensie kartoteki. I wiele jego później wydanych dzieł też daje nam do myślenia dużo, na przykład Margines Ale. Książka wydana niedawno, są tam różne listy, też z wielu lat, poukładane. Bardzo często Różewicz właśnie w kolejnych wydaniach dokonywał innych układów swoich tekstów. A co to oznaczało? To były kolaże znowu. Czyli to jest nawiązanie do tego, że on był dzieckiem awangardy krakowskiej. Ale zanim zaczniemy mówić o awangardzie krakowskiej i o tym wszystkim, co Różewicza zafascynowało, to jeszcze wróćmy do jego debiutu literackiego. To był rok 1944. Powstały Echa leśne, czyli trwała jeszcze wojna. Walczył Różewicz pod pseudonimem Satyr i właśnie tam, w tych Echach leśnych, zadebiutował. Tak, i co to były te Echa leśne? Tam były wiersze, były humoreski, były jakieś satyryczne różne teksty, były wywiady. To była też kompilacja rozmaitych form literackich tak naprawdę. Czyli on od początku jakby właśnie poświęcił się takiej kompilacji, takiej mozaice poetycko-dramaturgicznej. Jeszcze nie do końca można powiedzieć świadomie w tym sensie, że technika kolażu u niego później była już taką drogą wytyczoną i nią podążał przez wiele lat. Ale te Echa leśne on stworzył ze swoim bratem, poetą Januszem, a co ciekawe, przepisywała je na maszynie Wiesława z domu Kozłowska, która została kilka lat później żoną poety. Zresztą ona się też przyjaźniła z Januszem, z jego bratem. Więc oni tworzyli taką wspaniałą, małą grupę, która się wzajemnie wspierała. Ona działała też częściowo jako pielęgniarka, prawda, pomagała tam żołnierzom w lesie, więc też była osobą niesamowicie odważną. W 1945 roku Tadeusz Różewicz ujawnił się w komisji likwidacyjnej, a 3 lata później został odznaczony medalem Wojska Polskiego, czyli musiał zasłużyć się w walce z najeźdźcą, czyli z Niemcami. W 1974 roku dostał w Londynie Krzyż Armii Krajowej. I teraz chciałbym, żebyś, Krzysztofie, przypomniał, w jaki sposób on dostał się do tej awangardy krakowskiej, co oni tam razem robili i jak wyglądała wówczas jego twórczość i wówczas jego życie. Przełomowym momentem w jego karierze było poznanie Juliana Przybosia, który, jak wiadomo, już przed wojną był jednym z wybitnych twórców polskiej awangardy i poznali się w redakcji Odrodzenia, gdzie również właśnie publikował Tadeusz. I Julian Przyboś się z nim zaprzyjaźnił, a Tadeusz uznał go za swojego ojca duchowego. I co było charakterystyczne, to Tadeusz, który skończył gimnazjum w Częstochowie tuż po wojnie, prawda, zdał maturę i nagle Przyboś wzywa go do Krakowa. To było niesamowite, no ale przecież Tadeusz był biedny, Tadeusz nie miał pieniędzy. I proszę sobie wyobrazić, że Julian Przyboś przygarnął go po prostu do swojego mieszkania na kilka tygodni, a później już udało się Tadeuszowi załatwić takie niewielkie mieszkanko, które się właśnie zwolniło po jakimś innym literacie,
przy ulicy Krupniczej 22 w Krakowie. Czyli w samym centrum. Tak, i Tadeusz właśnie w moim filmie Gliwickie lata Tadeusza Różewicza mówi, że to był Parnas polskiej literatury wtedy, bo właściwie Kraków słynął z literatury, zresztą to jest miasto literatury i to jest w ogóle naturalne, że w Krakowie jest mnóstwo poetów, pisarzy i to było niesłychanie dla niego ważne, ale równocześnie, jak mówimy o awangardzie, to właśnie Tadeusz zdecydował się na studia na historii sztuki. Myślę, że po prostu niepotrzebne było to studiowanie polonistyki, bo on i tak dużo czytał sam. On już wiedział, co to jest dobra literatura i chciał poznać właśnie sztukę i chciał poznać inne środowisko, które jest przecież też bardzo elitarne i zamknięte. No i to Przyboś także pomógł mu w poznaniu członków grupy krakowskiej. I tutaj Tadeusz Kantor, jak Nowosielski, jak Mikulski, Wróblewski i Andrzej Wajda. Pojawiają się wielkie nazwiska, głównie związane z twórcami, którzy osiągnęli wielką karierę, prawda, jako malarze. W sztukach plastycznych. Jako artyści. No ale pamiętamy, że Andrzej Wajda właśnie też studiował w Akademii Sztuk Pięknych, a Andrzej Wajda był wyjątkowym artystą, został filmowcem, ale te jego filmy to są też piękne obrazy. O Tadeuszu Różewiczu w Szkole Bardzo Wieczorowej dziś wykłada specjalnie dla Państwa Krzysztof Korwin-Piotrowski. Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpi, bo nie będziesz wiedział. Czy można powiedzieć, że on się bardziej przyjaźnił z artystami, którzy malowali, tworzyli, rysowali, niż na przykład z literatami? Zdecydowanie tak. Przyjaźnił się też z Poremskim, który był słynnym historykiem sztuki. I jak pamiętam z naszych spotkań z Tadeuszem Różewiczem, to on mówił mi, że jego fascynuje tworzenie zarówno w literaturze, jak i w sztuce. I na przykład, kiedy on jeździł do muzeów na świecie, to najbardziej interesowały go szkice. Na przykład Michał Anioł, jak planował stworzenie rzeźby. Albo jak jakiś malarz, jak Dürera na przykład, uwielbiał oglądać i uwielbiał grafiki, bo właśnie mówił mi, że w grafikach jest pewna prawda, a potem często to jest, jak się ogląda obraz i dużo kolorów jest, to jest ta to prawda wszystko jest jakby zamalowywana, tak? A rysunki dają mu więcej, bo są bardziej metaforyczne, bo w nich jest pokazany jeden kierunek, a tak naprawdę można znaleźć kilka różnych kierunków. A potem, jeżeli ogląda się już skończony obraz, no to ma się już jeden końcowy, tak? Efekt. No właśnie, a jak to jest u niego? Rysunków może poprowadzić artystę gdzieś w zupełnie inny świat, niż by na początku się wydawało. I to też charakterystyczne. Różewicz mówił mi o tych szkicach, to on bardzo często szkicował swoje wiersze. To znaczy pisał coś, zaczynał, nie kończył, albo pokończył po latach. Albo na przykład szkice dramatów przecież też powstawały długo. Nawet Stara kobieta wysiaduje, dramat, który opublikowany został w 69 roku, ale przecież on był pisany w Gliwicach, o czym się nie mówi. A to przecież też wiele jego dzieł powstawało długo bardzo. Kartoteka sama, no, najwybitniejszy przecież jego dramat, jeden z najwspanialszych w historii XX wieku, w historii literatury, była pisana z przerwami w roku 58 i 9. I Różewicz mówi w moim filmie właśnie, że to był dla niego wielki problem tak naprawdę, że on zaczął pisać trochę pod wpływem dwóch teatrów Szaniawskiego, trochę pod wpływem dramatu Witkacego, który jak wiadomo stworzył teorię czystej formy,
ale nigdy ta teoria czystej formy tak naprawdę się do końca nie ujawniła, nawet w dramatach Witkacego, bo była tak trudna do realizacji, ale jednak była to pewna myśl awangardowa. I o to chodziło Tadeuszowi. I on z jednej strony tu polską twórczością trochę się inspirował, właśnie tym Szaniawskim i Witkacem, a z drugiej strony literaturą zachodu, czyli Beckettem, Ionesco, teatrem absurdu. Ale nie powielał niczego. I to jest u niego właśnie niesamowite, że częściowo można powiedzieć, że jakieś elementy teatru absurdu można odnaleźć i tak dalej, ale tak naprawdę to jest po prostu wyważenie torów w dramacie światowym. To, co zrobił Różewicz, wykorzystując właśnie technikę kolażu i pop-artu. No przecież otacza nas sztuka. I jako twórcy czasami czerpiemy z tego artysty czy z innego. Zostaje nam jedno zdanie, zostaje nam jakiś obraz i potem to się znajduje w naszym dramacie. Myślę, że podobnie myślał Różewicz. To już nie będzie chyba nigdy tak, że twórca, który zaczyna tworzyć, jest białą tablicą, że tam nic nie jest zapisane, bo musiałby być wyizolowany gdzieś na jakiejś bezludnej wyspie i nie spotykać się z tym, co dotychczas zostało stworzone na świecie. Oczywiście. Teraz wracając do twórczości wczesnej Różewicza, ale już powojennej, bo mówiliśmy o tej wczesnej, jak był nastolatkiem, no to pisał właśnie wiersze piękne, które później nazwał porcelanowymi wierszami. To było, a powiedział tobie dlaczego porcelanowe? Czy one takie delikatne? Nic nieznaczące, nie o to chodziło. Właśnie, że piękne, że takie po prostu już tak idealne, bo jak oglądamy na przykład carską porcelanę, to zachwycamy się, bo wiemy, że to jest drogie, że to jest cudowne, że picie herbaty z takiej porcelany to sprawia niesamowitą przyjemność i tak dalej. I właśnie, czy wiersz ma sprawiać przyjemność czy ból? Ja myślę, że i to. To też nie jest dobre oczywiście określenie, bo Różewicz w pewnym sensie, czy on sprawiał ból nam, kiedy czytamy jego wiersze? Nie. Oczywiście one są w pewnym sensie, one są tragiczne, ale nigdy nie było u niego nihilizmu i to jest bardzo dziwne, że on był tak atakowany. I to nie przez rok. On był podszczypywany i obrzucany wręcz wyzwiskami przez wiele lat przez polskich krytyków i pisarzy. Ale przez swojego literackiego ojca, czyli przez Juliana Przybosia też. I to właśnie jest niesamowite. Przecież Tadeusz mówił mi, że Przyboś nawet przyjeżdżał do niego, do Gliwic. Nocował na sofie. I nagle taki wielki przyjacielski związek padł. I to było takie też niesamowite, że w 57 roku, kiedy właśnie umarła matka i umarł Staw, to coś się zawaliło dla Różewicza. Nie było tej podpory, ale jeszcze był Przyboś. I nagle w 62 roku, pamiętamy Odę do Tupistów Przybosia, gdzie zaatakował jego, ale także między innymi Białoszewskiego i Grochowiaka i właśnie w jednym sosie ich utopił razem z Tadeuszem Różewiczem jako turpistów, jako nihilistów i tak dalej. Bo tylko dopowiedzmy, że chodziło o to, iż oni znajdowali też jakieś nieziemskie wrażenia w brzydocie. Że brzydota stawała się dla nich jakby polem do tworzenia. Ale czy Różewicz upajał się brzydotą? Myślę, że nie. I w 67 roku nagle napisał Przyboś taki wstrętny pamflet właściwie na Tadeusza. Jeżeli pozwolisz, to ja może bym go zacytował. Fragment, oczywiście. Bo to jest znamienne. Taki okrutny pamflet Juliana Przybosia, który został opublikowany w artykule Zapiski polemiczne w poezji w 1967 roku. Umarł Tadziek umarł, już leży na desce. Pisze dla poezji jeden wierszyk jeszcze. Bo w Tadziurze taka dusza, że choć umarł, nogą rusza. To w ogóle przerażające, że wielki przyjaciel, mistrz duchowy i nagle w taki sposób brutalny pisze o Tadeuszu, a wtedy wszyscy czytali poezję, to znaczy to czasopismo było bardzo popularne, tak? I właściwie z dnia na dzień Tadeusz został sam.
I pamiętamy, to jest 67 rok, czyli za parę miesięcy już Tadeusz wyjedzie z Gliwic, opuści to środowisko śląskie, ale wiemy też, że Tadeusz należał do Związku Literatów Polskich w Krakowie, a nie w Katowicach, bo nie chciał, żeby go atakowano z Katowic, tylko Chierowski przyjeżdżał do niego, bo z nim się przyjaźnił. A czy to też tak nie było, że Przyboś, Julian Przyboś, dlatego zaatakował Tadeusza Różewicza, iż zorientował się, że może uczeń przerósł mistrza? Przecież Tadeusz Różewicz opublikował już kartotekę w roku 1960. Grupę Laokona, Świadków albo naszą małą stabilizację, Wyszedł z domu, Śmiesznego staruszka i tak dalej. Te dramaty są kanoniczne, jeśli chodzi o twórczość Tadeusza Różewicza. Ja już nie mówię o wierszach, które pisał, o tym wszystkim, co tworzył, co się wokół Tadeusza Różewicza zaczęło dziać. Tak, może ten mistrz nagle się zorientował. Oczywiście masz rację, dlatego że przecież kilka lat wcześniej, przed tym pamfletem, ukazały się już utwory zebrane Tadeusza Różewicza, wiersze zebrane. To tylko mistrzowi się coś takiego daje, taki prezent się robi, prawda, że się wydaje utwory zebrane. To było charakterystyczne i to, co powiedziałeś, to jest właśnie klucz do zrozumienia tego, dlaczego Różewicz był tak atakowany, bo to nie tylko ze strony Przybosza się stało, ale także przecież Herbert nienawidził wręcz Tadeusza Różewicza, znaczy bardzo, bardzo źle się wyrażał o jego twórczości. Czesław Miłosz, kolejny, przecież wielki poeta, który na początku, tuż po wojnie, kiedy zostały wydane te tomiki poezji Różewicza, przede wszystkim Niepokój, prawda, ale też Czerwona Rękawiczka, to były lata 40, 47 i 8 rok, to wywołało niesamowity ferment twórczy i wtedy właśnie Czesław Miłosz się niesamowicie pozytywnie wyrażał o Tadeuszu Różewiczu i nawet tłumaczył jego wiersze na angielski, żeby mu pomóc w karierze. A potem nagle zupełnie się od niego odwrócił, odciął się od Różewicza. Może dlatego później Tadeusz Różewicz nie chciał mieć kontaktu z literatami, z kolegami, którzy piszą, ale bardziej przyjaźnił się z artystami, którzy malują. Może ta sztuka mu bardziej odpowiadała i myślenie tych ludzi też. Byli zazdrośni o jego twórczość. Oczywiście, chodzi też o to, że to właśnie w latach 60., 70., a później też jeszcze w kolejnych, to Różewicz był bardzo poważnym kandydatem do Literackiej Nagrody Nobla. A taką nagrodę właśnie, jak wiemy, któż nie chce otrzymać tego wyróżnienia, bo to nie tylko prestiż i wielkie pieniądze, no ale po prostu sława światowa i tak dalej. Przecież Różewiczowi nigdy nie zależało na sławie światowej i Maria Dębicz, która poznała mnie z Tadeuszem Różewiczem, była jego asystentką przez wiele lat. On ją wyłowił, jakby była studentką Uniwersytetu Wrocławskiego, a później była sekretarzem literackim w Teatrze Polskim we Wrocławiu i tak naprawdę to Tadeusz bardzo często u niej godzinami przesiadywał. Teatr Polski we Wrocławiu był jego drugim domem. I Maria Dębicz, zajmująca się tą recepcją twórczości, mówi, że przecież Różewicz był tłumaczony na około 50 języków świata i w latach 60., w tych latach gliwickich, nagle był taki boom niesamowity na jego twórczość i w jednych krajach, na przykład najpierw się pojawiły jego dramaty w krajach anglosaskich i później się zachwycano jego twórczością poetycką, a w innych krajach było właśnie tak, że zaczęto od poezji, no a potem zachwycano się jego dramatami, które były wystawiane i są do dziś przecież w różnych krajach świata. Tylko że Różewicz był bardzo niepokornym twórcą i on tak, nie poddawał się z jednej strony żadnej modzie, a z drugiej strony on był przekorny i on nawet czasami świadomie, myślę, wzbudzał taki ferment. Bo wiemy, co się działo z niektórymi jego dramatami, takimi jak Do piachu, wywołał wręcz skandal. No, w całej, prawda, socjalistycznej Polsce. Tak, dlatego że odwrócili się od niego akowcy, bo on zburzył ten mit akowca. Mit wielkiego żołnierza, który walczy o dobro narodu i tak dalej.
pokazał różne niemiłe rzeczy, różne straszne rzeczy związane z tym traktowaniem jednych przez drugich, no bo to tylko ludzie, tak? I to w każdym środowisku, jakiegokolwiek dotkniemy, różne takie sytuacje się zdarzają, tylko że o tym nie należy mówić i nie należy pisać. A Różewicz właśnie był taki, no jednak był przekorny, tak? I nawet ten jego uśmiech był często cyniczny, ironiczny. I Różewicz mówi się o tym, że on nie dostał Nagrody Nobla właśnie nie ze względu na swoją poezję, ale ze względu na swoje dramaty. Białe Małżeństwo. To dramat, który był wystawiony także w Szwecji. I wtedy wywołana została pewna burza i to dziwne nam się zupełnie wydaje, bo w Szwecji, kraju, gdzie takie mamy wrażenie, że jest pewna swoboda obyczajowa, no, gdzie że nagość, było rozpasanie seksualne. Tak, że nagość nie jest niczym niezwykłym. I nagle po prostu się zjawili straszni krytycy jego twórczości w Szwecji. No wiadomo, i wtedy to było w tym okresie, kiedy już miał ogromną szansę na literacką Nagrodę Nobla i ta premiera Białego Małżeństwa mu zaszkodziła. Wiemy, że to są gry, gierki różne i tak dalej. Że... Ale myślę, że Tadeusz Różewicz się tym za bardzo nie przejął. Nie. Robił swoje. Nie, ale zanim powiemy, co dalej robił, to chciałbym państwu powiedzieć, iż w Szkole Bardzo Wieczorowej dziś o Tadeuszu Różewiczu, poecie, wspaniałym poecie i dramaturgu, wykłada Krzysztof Korwin-Piotrowski. Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpi, bo nie będziesz wiedział. Powiedzieliśmy, że twórczość Tadeusza Różewicza to pewnego rodzaju kolaż, to takie świecidełka, które się układają oczywiście w jakąś tam całość, więc może nasza rozmowa też powinna wrócić jeszcze do momentu, kiedy Tadeusz Różewicz wyjeżdża na rok do Budapesztu. Zaprzyjaźnił się z Tadeuszem Borowskim, Tadeusz Borowski pojechał do Stanów, a Tadeusz Różewicz w roku 1950 bodajże wyjeżdża do Budapesztu i tam, jak mówią krytycy, on zastanawia się nad swoją poezją. I sytuacja była o tyle ciekawa, że w 1949 roku Tadeusz Różewicz wziął ślub cywilny z Wiesławą Kozłowską w Gliwicach. W 1950 roku w marcu urodził mu się syn Kamil, a on właśnie wyjechał do Budapesztu i tam przebywał przez prawie rok. Więc nie był, zdaje się, przy narodzinach syna na pewno nie był, dlatego że no, nie chciał wracać za szybko z tego stypendium, które otrzymał, no bo po prostu już mógłby drugi raz nie pojechać, bo wiemy, jakie to były czasy. I ten ślub, takie mam wrażenie, że częściowo został przyspieszony też z tego powodu, że on po prostu wiedział, że jeżeli nie będzie miał ślubu, to nie zostanie wypuszczony za granicę. To się takie wydaje dziwne trochę, ale to dawało mu pewną swobodę. To, że miał żonę, że miał dzieci później właśnie i Kamila w 50 roku urodzonego i w 53 urodzonego Jana, że jak aparatczycy sprawdzali, aha, no w Gliwicach mieszka, jest zameldowany, na ma żony, żonę, dzieci. Wróci, prawda? To takie było typowe. I to zresztą to do dzisiaj często jest, jak się analizuje, czy jak ktoś do Stanów leci, czy do Kanady, to samo robią. Jeżeli ktoś jest samotny, no to raczej no ma kłopoty z wizą. Ma mniejsze szanse, tak, wtedy. No i to było też ciekawe, że Wiesława to absolutnie tolerowała, żeby on wyjeżdżał, bo on jeździł i do Paryża, i do Skandynawii, i do Włoch. Przecież miał wspaniałe stypendia we Włoszech, gdzie poznał tę kulturę od podszewki i tak naprawdę tak się zachwycił kulturą śródziemnomorską, pozostał jej wierny do końca życia. No bo przecież skąd my jesteśmy? On jako humanista wielki, a nie nihilista, wiedział, że każdy Europejczyk powinien poznać początki cywilizacji europejskiej u źródeł. Czyli prawda, no, albo Grecja, albo Włochy. On akurat jakoś z Grecją nie miał takich związków silnych, a z Włochami bardzo. Też dlatego, że tam się pojawił wspaniały tłumacz Verdiani, który
opublikował jego rozmowę z księciem i opublikował wielki, kilkuset stronicowy tom poezji Różewicza po włosku. To były lata 60. No i Różewicz stał się bardzo chętnie czytanym poetą we Włoszech. I ta kultura włoska, ta Florencja, właśnie tam mieszkał Verdiani, to była dla niego niesamowita sprawa. On wiele czasu spędzał tam w muzeach. Mówił mi właśnie o tym, że Florencję, czy Wenecję, czy Rzym, muzea watykańskie, prawda, też uwielbiał. Gdziekolwiek był za granicą, to właśnie Różewicz nie lubił gadać, nie lubił spotykać się z ludźmi. Jak były takie spotkania z nim, no to dobrze, musiał, tak, ale rzeczywiście on był takim samotnikiem. No i najchętniej rzeczywiście zamykał się w jakiejś sali muzealnej i medytował po prostu w tym muzeum. Oglądając te rysunki, grafiki, jak mówiłeś, tak? I zastanawiając się, co artysta z tego później może zrobić. To najbardziej, oczywiście, najbardziej lubił szkice wybitnych twórców, żeby znaleźć źródło inspiracji. Sam zresztą bawił się i rysował. To znaczy, wiadomo, że rysował nieudolnie, ale lubił to robić. Przyjaźnił się z Nowosielskim. Przez wiele, wiele lat miał jego obrazy w domu. Przyjaźnił się z Goethem Stankiewiczem i rzeczywiście te inspiracje takie sztuką i ta korespondencja literatury i sztuki dla niego była niesłychanie ważna przez całe życie. Ale Różewicz, jak pamiętamy, to też pojawił się w historii kultury naszej jako reżyser, ale to objawił się jako reżyser w sposób zupełnie naturalny i to był taki epizod związany z tym, że on chciał odświeżyć jakoś kartotekę po wielu latach i nagle stwierdził, że kartoteka rozrzucona to będzie dobry pomysł. Odbyły się próby, które trwały przez bodaj parę tygodni w Teatrze Polskim we Wrocławiu i właśnie uczestniczyła w tych próbach i przygotowaniach także Maria Dębicz, o której już wspomniałem, jego asystentka, która była właśnie sekretarzem literackim Teatru Polskiego we Wrocławiu i która ma w swoich zbiorach także jego notatki z tej kartoteki rozrzuconej. I co to było? To nie tylko on przynosił różne rzeczy, jakieś notatki prasowe, jakieś cytaty, ale także aktorów prosił o to, żeby przynosili coś, na przykład właśnie wyimki z gazet, ale też nawet z debat sejmowych. No to teraz by było dopiero używanie, tak? Gdyby kolejna wersja kartoteki rozrzuconej się pojawiła. Zresztą Kazimierz Kut zrobił wybitne przedstawienie, kartoteka rozrzucona w Teatrze Telewizji. To był rok 1997, kiedy powstał ten dramat. I to jest też charakterystyczne, że Różewicz tam dał i kazania skargi, i jakąś mowę Piłsudskiego. Był tekst jakiś o handlu narządami ludzkimi. I nawet było cytowanie programu telewizyjnego przez bohatera. Czyli widzimy, jak to się wszystko zmieniło, jak Różewicz chciał ironicznie pokazać nam po raz kolejny takie memento, dokąd my zmierzamy, ludzie. Jak co my w ogóle robimy? I te debaty sejmowe, takie prymitywne, i ten program telewizji, taki miałki, takie byle co. I my tą papkę godzinami potrafimy, tak wchodzi ona w nas, prawda? I nie potrafimy się potem oderwać, nie potrafimy czegoś normalnego robić. Normalnego dla niego to jest czytać, nie potrafimy, tak? Rozmawiać ze sobą, albo rozmawiać, dyskutować. Ale nawet nie wiem, czy rozmowa dla niego jednak właśnie to, co podkreślał, czytanie było niesłychanie ważne w życiu. Pamiętam, że kiedy przyjechałem do Różewicza, miał kłopoty ze wzrokiem straszne pod koniec życia. Miał operacje nieudane ciągle, bolały go te oczy, nie mógł czytać. On zamykał się u siebie w gabinecie we Wrocławiu i cierpiał straszliwie, dlatego że nie wyobrażał sobie, żeby, jak na przykład miał pisać wiersz, żeby ktoś czytał. W momencie tworzenia musiał być poeta sam, tak? Oczywiście, że korzystał z lupy i tak dalej, ale to już nie było to samo. Nie miał tej przyjemności, którą miał przez prawie całe życie wcześniej, że jak mówiłem, że on biegał codziennie rano do kiosku i taki zadowolony ze stosem gazet codziennych i czytał je, prawda? Zwykle od tyłu. No wówczas czytało się gazety. Szukał w nich jakiejś też inspiracji, a równocześnie
to było dla niego też takie świadectwo tego śmietnika kultury i cywilizacji. I w tym sensie to był bohater tragiczny. To znaczy Różewicz był człowiekiem, był pisarzem tragicznym dla mnie, a równocześnie wielkim humanistą, który cały czas nam pokazywał nie tędy droga, ale którędy tak naprawdę. I mówił o tym też w swoim wykładzie, kiedy w 1999 roku został doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, to też mówił o tym, że właściwie wiersz dla niego nie jest formą skończoną, w tym sensie, że on jest czymś w trakcie, to znaczy, że to jest część wielkiej całości, że dużo ludzi pisze wiersze, że w wielu redakcjach mu mówią, że mają stosy wierszy, ciągle są zasypywani wierszami, każdy pisze wiersze, ale mało jest poetów. Dla niego była to podstawowa różnica. Ale on uważał siebie za poetę. On uważał siebie za poetę, czyli za człowieka, który jest od A do Z poetą. To znaczy on we wszystkim, co robił, był poetą. Był w swoim życiu, w swoim myśleniu, nawet w literaturze, którą wybierał do czytania, był poetą i pod koniec życia stał się wielkim, wręcz można powiedzieć, filozofem, ale nie w sposób taki napuszony, tylko to przyszło do niego w naturalny sposób i tak samo wiara w Boga, którą odrzucił, bo jak wiemy, w wyniku traumatycznych przeżyć II wojny światowej on przestał być człowiekiem praktykującym, katolikiem praktykującym, ale to nie znaczy, że był ateistą. To jest kolejna bzdura, którą powielano w różnych tekstach o nim. Kiedy rozmawiałem z Różewiczem, to on mi powiedział, że po prostu odrzucał Boga jako nieczułego na nieszczęścia ludzi i nie rozumiał, jak taki Bóg potrafi doprowadzić do takiego nieszczęścia ludzkości. I na znak protestu pisał Bóg z małej litery w swoich wierszach. I potem nagle, po wielu latach, ten Bóg pojawił się z powrotem z dużej litery pisany. I jeszcze co ciekawe, to Tadeusz napisał testament. Ja dostałem od niego też z dedykacją taką książkę Różewicz w Karkonoszach. I tutaj jest dużo zdjęć, ale są też jego wiersze o górach, bo on w Karpaczu bardzo często przebywał i pamiętam, że kiedy robiłem... I tam jest jego grób w Karpaczu. Tak, i pamiętam, że kiedy robiłem Dni Różewicza, przygotowywałem i to trwało jakiś czas, było to związane z urodzinami 85. Tadeusza Różewicza, to pan Tadeusz właśnie przysłał mi tę książeczkę panu Krzysztofowi Gorwin-Piotrowskiemu. Podpisał Tadeusz Różewicz 21 października 2006 roku. I co jest charakterystyczne, to Różewicz właśnie w urodziny uciekł do Karpacza i nie było tam telefonu, nie było kontaktu z nim. I jeżeli dzwonił do kogoś, to z budki telefonicznej. Musiał wyjść na chodnik gdzieś tam w centrum miasta i dzwonić. Co to jest chciał budka mieć telefoniczna? Zapyta jeden czy drugi słuchacz. No tak, chciał mieć po prostu święty spokój i Różewicz kochał góry, jak wielu poetów, malarzy, wielu kompozytorów, Kilar kochał góry, prawda? Jan Paweł II kochał góry. Coś w tych górach jest fascynującego. I właśnie wracając do tego, że Różewicz napisał parę lat przed śmiercią taki testament, że chce być właśnie pochowany w Karpaczu na cmentarzu obok grobu Henryka Tomaszewskiego, z którym się przyjaźnił. I byłem na tym pogrzebie, który był zupełnie niesamowity dla mnie, bo to taki malusieńki kościółek drewniany, przywieziony ze Skandynawii i postawiony tam, posadowiony właśnie w górach przy cmentarzu z widokiem na Śnieżkę. I w tym maleńkim kościółku byliśmy no dosłownie, nie wiem ile tam mogło wejść osób, 20. Byliśmy z rodziną właśnie najbliższą pana Tadeusza i co było niesamowite, to ta msza była odprawiana przez księdza katolickiego i pastora ewangelickiego równolegle i tak samo obaj ci księża duchowni. Obaj ci duchowni byli później na cmentarzu i tam chowali Tadeusza w grobie, co było bardzo symboliczne. I jeszcze na koniec pamiętam, pastor powiedział, że poprosił w imieniu rodziny, żeby każdy do siebie się uśmiechnął. Ja byłem pierwszy raz na takim pogrzebie, gdzie ludzie się do siebie uśmiechali.
To była prośba. I tę prośbę spełniliście. I tę prośbę spełniliśmy i ja to do dzisiaj pamiętam. I ten uśmiechnięty Różewicz, który jest w moim filmie, który opowiada przepiękne, zabawne właśnie anegdoty ze swojego życia z czasów gliwickich, 20 lat, bo przecież on w Gliwicach mieszkał aż do 68 roku, od 49 oficjalnie, ale tak naprawdę od 46, kiedy już odwiedzał Wiesławę swoją narzeczoną w Gliwicach, przyjeżdżając z Krakowa pociągiem towarowym albo jakimś innym środkiem lokomocji albo ciężarówką do Katowic. Później się przesiadał w Rudzie Śląskiej przez Zabrze, jakoś Hebzie mówił. No generalnie to było bardzo skomplikowane i taka podróż to trwała pewnie z 4-5 godzin z tego Krakowa do Gliwic, do Wiesławy. Zresztą sam wspomniał, że nawet część studiów spędził w Gliwicach, więc niekoniecznie bywał codziennie jako student, bo też studia przerwał. Nie chciało mu się studiować i stwierdził, że to właśnie nie ma sensu. To znaczy on był człowiekiem, który w ogóle dla niego żadne dyplomy nie miały żadnego sensu. Znaczy nagrody, odznaczenia. Jak dostawał, no to okej, dobrze, dostał, ale to nie było coś, czym on się po prostu ekscytował, czym żył. Czyli on żył swoją twórczością w swoim własnym świecie? On był po prostu poetą w tym sensie spełnionym, że on był szczęśliwy wtedy, kiedy mógł czytać i kiedy mógł sobie w ciszy kontemplować i od czasu do czasu coś pisać, bo nie znosił, jak ktoś mu przerywał ten moment, ten akt tworzenia. I w Gliwicach to była sytuacja bardzo trudna w domu, no bo w tym mieszkaniu przy ulicy Zygmunta Starego 28, niedaleko Operetki Śląskiej. Ówczesnej Operetki. Tak. No mieszkał właśnie ze swoją żoną, z teściową, z matką, która zmarła w 57, z synami. Jak wiadomo, małe dzieci to rozrabiaki, jeszcze dwóch synów. No to wiadomo, więc on nie miał tam spokoju. Oczywiście czasami chodził z synami na spacery, ale bardzo często wyjeżdżał za granicę i tak naprawdę nie bywał w domu tygodniami, a czasem nawet miesiącami. I za granicą, czy to w Paryżu, czy właśnie we Florencji, czy w Pradze, gdzie często też wyjeżdżał do swojej przyjaciółki, tłumaczki Wlasty Dworzaczkowej, wtedy mógł tworzyć w ciszy. Poeta potrzebuje spokoju i Wiesława wiedziała o tym i dlatego nie była na zła i tolerowała to. No właśnie, poeta potrzebuje spokoju. Powiedz, jak on zareagował, kiedy ty zadzwoniłeś do niego, czy przyjechałeś i powiedziałeś, chcę o panu zrobić film. To było bardzo dla mnie niesamowite, no bo oczywiście Tadeusz Różewicz był na to przygotowywany przez parę miesięcy, czy nawet przez rok prawie, że ja chcę zrobić o nim film. Pomogło mi w tym to, że współscenarzystką była Maria Dębicz, właśnie jego asystentka, ale równocześnie w pewnym momencie musiałem zostać sam na placu boju. To znaczy z pewnych przyczyn Maria nie chciała, nie mogła być przy kolejnych już rozmowach i to ja już sam musiałem pertraktować z Tadeuszem. I no, była tragiczna sytuacja w jego życiu, ponieważ zmarł mu brat i syn. To było parę tygodni, jesienią 2008 roku, a w 2009 w czerwcu dopiero udało się nagrać no, te najważniejsze sekwencje do filmu w ich domu. Dokładnie 12 czerwca. No, nie zapomnę tej daty do końca życia, bo jak mówię, to było trudne, bo on ze względu na traumę, którą przeżył po śmierci tak bliskich osób. Przez kilka miesięcy był w różnych sanatoriach, raz w jednym, raz w drugim. On dużo czasu spędzał w Konstancinie pod Warszawą też. Bardzo lubił tamto miejsce. I dopiero potem dostałem telefon też od takiej zaprzyjaźnionej z nim lekarki, że już jest dobrze, że mogę przyjechać, że już Różewicz nawet jest no, taki rumiany na twarzy, bo już był opalony nawet. I rzeczywiście to był jeden dzień taki, jak mi powiedziano, może w roku, kiedy Różewicz był radosny, kiedy był taki serdeczny, znaczy serdeczny to bywał częściej, ale żeby był aż tak radosny, to się rzadko zdarzało. Więc kiedy przyjechałem w takim jasnym garniturze, pamiętam, a Różewicz otworzył mi drzwi i mówi, ależ pan się wystroił. A dla kogo tak? Ja mówię, dla pana. Ojej! Oczywiście zostałem też uprzedzony, co mam mu przywieźć w prezencie.
to było takie włoskie brandy z meduzą, z takim znakiem meduzy. Od razu uśmiech na jego twarzy zobaczyłem, jak mu to wręczyłem. A dla jego żony miałem bukiet kwiatów. Pani Wiesława też uśmiechnięta od ucha do ucha, ponieważ kochała kwiaty. A mówi, ojej, szkoda, że nie w doniczce, bo te szybko zwiędną. Ja mówię, nie, no to tak szybko może nie, ale rzeczywiście ona uwielbiała ogródek i dbała o ten ogród, rośliny różne sadziła i tak dalej. Więc Różewicz był osobą niezwykłą, fascynującą, trudną w kontaktach czasami, a czasem był tak rozbrajający dzięki właśnie swojej serdeczności, że pamiętam te chwile i będę pamiętać do końca życia. Jak on oceniał, bo widział przecież ten twój film. To było też niesamowite. Ja przyjechałem do Tadeusza Różewicza przed premierą w Dwójce telewizyjnej w styczniu, pamiętam, 2010 roku. Usiedliśmy na Wersalce i Różewicz mówi, wie pan, nie, ja nie muszę oglądać, ja siebie nie znoszę oglądać, bo ja mam okropny głos, właściwie to ja nie powinienem mówić. No i jego syn Kamil akurat włączył, udało się włączyć wideo, no i idzie film. No jak już idzie, Różewicz widzi swojego przyjaciela Andrzeja Wajdę, swojego przyjaciela Piotra Lachmana, widzi Kazimierza Kuca, widzi swoje wspaniałe tłumaczki albo córki tłumaczy, pani Barbara Verdiani we Florencji, pani Krystyna Baba, też córka wybitnego tłumacza węgierskiego z Budapesztu. I nagle to wszystko wróciło dla niego w Lasta Dworzaczkowa w Pradze. Te osoby, z którymi się tak przyjaźnił, pani Gilda Bereska, wdowa po wybitnym tłumaczu Beresce, który utorował drogę kariery w Niemczech Tadeuszowi. Tadeusz po prostu wiele zawdzięczał tym ludziom i to była świetna sprawa właśnie, że udało nam się zrobić ten film nie gliwicki, ale europejski. I to pokazaliśmy okno na świat, że Gliwice to nie było prowincjonalne miasteczko, w którym on siedział i pisał. W tamtych czasach było takie szare i smutne, tylko on po prostu tam tworzył największe swoje dzieła, które przeszły do historii literatury całego świata i właśnie tam do niego przyjeżdżali ludzie nawet z Nowego Jorku. Majewski, tłumacz jego, przyjechał do Gliwic i znalazł go tam. I co ci powiedział po tym filmie? I Tadeusz właśnie zobaczył do końca ten film, wzruszał się niesamowicie. Jedyna rzecz, na jaką zwrócił mi uwagę, to mówi, wie pan co, ale pan nie rozumie tego, czym jest wojna. Ja mówię, a dlaczego pan tak sądzi? No bo w momencie, kiedy tam ja wspominam o czasach wojny i Krzysztof Penderecki się wypowiada o jego wierszu Warkoczyk, który wykorzystał w swoim Dies Irae, to ja daję jako ilustrację zdegradowane takie rzeźby, które sfilmowałem w Rzymie, w Koloseum, bez głowy, bez rąk, bez nóg i tak dalej. I chciałem, żeby to była taka metafora, tak jak z czasów wojny, prawda? Ale potem to połączyłem z lalką, która też była zdegradowana w muzeum w Auschwitz i potem zdjęcia dzieci dałem i on mówi, wie pan, bo pan pokazał wielką sztukę. Ja mówię, jak to? Ale ta sztuka jest zmasakrowana. Ale to jest dalej wielka sztuka, a to, co ja przeżyłem, jakby pan widział w Częstochowie, jak myśmy uciekali, a czołgi jechały pod Jasną Górą i rozjeżdżały ludzi na alei i mózgi roztrzaskiwały się po prostu, na moich oczach. Jakby pan to widział, to by pan tego nie zapomniał do końca życia. I teraz chciałbym jeszcze na zakończenie jedno zdanie od ciebie usłyszeć. Dziś, jak ty patrzysz na twórczość Tadeusza Różewicza i na jego jako człowieka, to co byś nam powiedział? Myślę, że Tadeusz Różewicz dla mnie, jak i dla wielu ludzi na całym świecie, to nie tylko poeta, ale człowiek, który pokazał nam, że zawsze trzeba szukać głębi, że życie człowieka jest warte coś, jeżeli jest zakorzenione w historii kultury europejskiej, bo jesteśmy Europejczykami, jeżeli jest w stanie wyciągnąć z tej historii kultury coś dla siebie, dzięki czemu życie nie będzie czymś płytkim i nijakim i głupim, tylko żeby coś dać z siebie innym. I Różewicz dał nam wiele, dał nam sposób na przemyślenia, na analizę rzeczywistości,
I wcale nie należy ujmować go jako katastrofisty, jako poety tragicznego, jako nihilisty, tylko jako wielkiego humanisty, który został przez los potraktowany częściowo okrutnie, ale później jakby on doszedł do tego wielkiego humanizmu europejskiego dzięki podróżom do Włoch. I jego poemat Et in Arcadia Ego tłumaczy nam, że Różewicz odnalazł człowieka właśnie w historii kultury cywilizacji europejskiej we Włoszech, ale także w górach, które dały mu pewien oddech, gdzie można zastanowić się nad swoim życiem i gdzie można pomilczeć. Myślę, że tego nam brakuje. Myślę, że czasami milczenia nam brakuje, ale jeżeli już pomilczymy, to może sięgnijmy po tomiki wierszy Tadeusza Różewicza, przeczytajmy jego dramaty i odnajdźmy tam człowieka i odnajdźmy tam świat, który wykreował dla nas ten wspaniały poeta przez całe swoje życie, będąc bardzo skromnym człowiekiem. Dziś o Tadeuszu Różewiczu w Szkole Bardzo Wieczorowej mówił Krzysztof Korwin-Piotrowski, dziennikarz, reżyser, scenarzysta, autor wspaniałego filmu właśnie o Tadeuszu Różewiczu, Gliwickie lata Tadeusza Różewicza, który to film można obejrzeć, czy to na YouTubie, czy na innych kanałach telewizyjnych. W Szkole Bardzo Wieczorowej Krzysztof Korwin-Piotrowski, Marek Mierzwiak. Kłaniamy się Państwu. Dobranoc. Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice.